Jestem. Uwaga, wycyckały mnie obydwie kamery, to znaczy ja się sama wycyckałam, bo... Aha, frukawa chwilę musi być. Bo jedna... Ta mała Franca zaczęła mi pokazywać błąd karty, ale to wezmę się za nią w domu. A do tej drugiej nie wziąłam... Ej, myślałam, że nie wziąłam kamery, o matka, się spodziewam. A do tej drugiej nie wziąłam karty. Teraz jedziemy do apteki, bo ona nam coś potrzebna. Jakie to było zabawne. Możemy to wyłączyć na chwilę, Więc dobra, jedziemy do apteki. Sushi wzięliśmy sobie na wynos, a na miejscu jedliśmy zupę. Jak się ten boczek nazywa? Taki... Nie wiem jak to powiedzieć. Hashu chyba. Czy no dobra, no to w tej zupie jest właśnie ten boczek i my musimy go zrobić w domu. Ale musimy kupić dobry boczek. Ale nie no, jutro robimy te schaby z boczkiem. O. Ty, a jak nie będzie boczku wędzonego, to nie zrobię schabów jutro. Węczony. Ja w ogóle co dzisiaj z wymową mam? Węczony. Ty polomarki ty tobą. Co? Tam mieli boczek ten w plastrach. A, taki ten fajny, cieniutki. No. No to możemy wjechać, no dobrze. Tak jedziemy to. No już zaraz zrobię. Najpierw chcę nagrać zakupy. Kupiłam w Rossmanie te chusteczki, bo były na promocji, w sumie mogłam wziąć jeszcze jedne, nie wiem czemu wziąłam tylko jedne. Pomidor, cebula, awokado było w promce. Ten boczek wędzony dam tym razem do schaba i awaryjnie ser żółty jeszcze wzięliśmy. No otwieraj. A Dawid mówi, że mam zrobić te Pauli zdjęcie, żeby ją poszczuć. Szczują. No szczują, no ale nie otwarte. Nie otwarte. Tam w szafce. Tu, no z tyłu. Tu dokładnie. Nie, drugi i na samej górze. Wow! A to było tak zapakowane? Nie. Inaczej teraz, patrz. Give me food! Jaki ty jesteś? Jaki ty jesteś, naprawdę give me. Ale żebym zajebał. Wow! Ale ładne. Czekaj, otwieraj, Pauli robię. No matko, no nie umrzemy przecież. Mówisz? Mhm. Boję się. No spróbuj. No lej. Uwaga, zdjęcie specjalnie dla Pauli. Poszło. Co ty tak leżysz? Co? Puszek na puszku leży? Ała, dobra, bo będzie za ostro. A masz, babo, a masz. And now you lost for words, like you nothing to say. And now I'm hot for curve, now I hop the nerve, now I up so street that I'm off the curb. But I really wanna go, you wanted to say, and people wanna go on the move. Jaka toaleta. Namiętna. Dobra, żartowałam. Dobra, okej, spoko. Okej, dobra. Jakie numy! Dobra, nie, nic nie mówiłam. Nie no, ładowarkę kopać to już jest szczyt. To już jest... szczyt. Jaki ty jesteś głupi. Nie, jaki ja jestem duży brzuch. No co ty robisz? Nie, ja się nie daję gryźć. Nie! Oho. Nie no. O Jezu, jak romantycznie! Ja nie wytrzymam. Wiesz, jak ja mam tu romantycznie. I on mi zwija i strzela mi. Ja taki romantyzm przeżywam. I namiętność jednocześnie. Nie, to jest zbyt emocjonalne dla mnie. O nie, ja nie wytrzymam chyba. Chyba mogę nie wytrzymać. No nie. Chyba nie. O nie, będę piszczeć. Ojej. Ojej. O, jak zwinął wszystko, co się dało. Ach. Nie no. O nie no. Jakie jaja. Jakie jaja. Jaki brzuch. Normalnie chyba mamy zapasionego kotka. Troszkę? Bardzo nie troszkę. Taki mały, zapasiony tygrys. Sylwestrowy. Może będzie miał na imię Sylwester. Nie. Nic do ciebie nie pasuje. Nic. Efi. Jakie Efi? Co to za imię? Efi. Film. Z filmu? Właśnie z jakiego filmu to było? Serialu. 1983. Ja nie pójdę rozbić tych schabów. No nie pójdę chyba nigdy już. Nie pójdę rozbić schabów. Masz do schabów? O, chyba pójdę. Jestem jakaś taka niedodziałana i jestem w piżamie, ale nie jestem wykąpana, tylko jestem po prostu przebrana po domowemu i założyłam piżamę. I jest godzina 18:16. W ogóle chciałam powiedzieć, że u nas jest naprawdę wiosna i w ogóle przewidują do 13 stopni Celsjusza. Jeżeli kogoś interesuje, to kupiliśmy ponad 1,5 kilo, chyba 1,7 kg było schaba i jutro robię znowu, a rozbijam, w sumie będę go teraz rozbijać tylko. Tego schaba, który był wczoraj we vlogu, ten owinięty boczkiem. No uwierzcie mi, że jak szwagry przyszły, nie jak to brzmi, to wszyscy mówili, że po prostu petarda, więc robię jutro to znowu, bo my na Sylwestra właśnie nie wiemy jeszcze, czy z jedynką, czy z dwójką, czy z Polsatem, czy z czym tam, czy z winem, czy z piwem, czy z wódką. Nie no, świruję pawiana. Ale siedzimy w domu, no i nie wiem, no pewnie posiedzimy w gronie i po prostu to wszystko. Później tańce, hulańca jak zwykle, więc tyle z tego wszystkiego wyjdzie. Więc ja się zabieram za rozbicie schaba. A dlaczego dzisiaj rozbijam schaba? Dlatego, że jutro w ostatni dzień starego roku muszę zrobić dobry uczynek i trochę pokrusować samochodem, bo potrzebuje tutaj ktoś coś i zejdzie mi może z pół dnia, więc jak wrócę, to tylko szybko farsz, zwijanko, piekarniczek, 40 minut, miód malina gotowe. Ty miotujesz? No gdzie? Poczekaj w aucie, drapie gardło, nie jest delikatne i wręcz przyjemne. Uwaga, 23:18. Skończyliśmy oglądać film pod tytułem Nie otwieraj oczu na Netflixie, tylko to nie jest serial, tylko film. Taki w moim stylu, taki właśnie dziwny, taki bardzo fajny, obejrzyjcie sobie. 2 godziny ponad leci, naprawdę nie wciągnął, skończył się tam happy endem i tak dalej, ale naprawdę fajny. Druga sprawa jest taka, że ja teraz muszę usiąść na kompa, zrobić ten film i polecaliście nam serial na Netflixie, który ma tytuł Ty, tak po prostu, Ty. I być może jutro go obejrzymy. Wy macie dzisiaj Sylwester, tak? Znaczy, no, ja za chwilę. I przygotowani już. Dziewczyny, wyszprycowane jesteście. Makijaż zrobiony, włosy zrobione, suknia naciągnięta, rajty też. Coś, czego nienawidzę. Całą noc, całą imprezę w rajstopach to jest dla mnie jak chwila ubierania świeżo wypranych dżinsów. O. Znaczy nie, no, bardziej nienawidzę rajstop. Nienawidzę, nigdy nie lubiłam. Więc życzę wam szampańskiej zabawy, bawcie się ile wlezie, jeżeli jesteście gdziekolwiek, w ogóle, czy w domu, czy na sali bawcie się ile wlezie. Pożegnajmy ten stary 2018 rok z hukiem. A co? Niech się dzieje, bawmy się. W końcu od tego jest karnawał i Sylwester, prawda? Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o życzenia, to ja jutro też będę nagrywała vloga będę nagrywała i 1 stycznia mam nadzieję, że go ujrzycie. Jeżeli nie pojawi się o 7 rano, to nic się nie stanie, bo mam nadzieję, że większość ludzi i tak nie będzie chciała go oglądać o 7 rano, bo po prostu będą odsypiać w łóżku tęże jakże szaloną i upojną noc. Ale tak na marginesie, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, przede wszystkim dążcie do swoich marzeń, bo to one właśnie powodują, że nasze życie staje się jeszcze bardziej szczęśliwe. Dziękuję za to, że spędziliście ze mną kolejny rok, bo są tacy, którzy są ze mną kolejny rok, także dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że widzimy się również w przyszłym roku. Nie. To prosimy Was o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Pa. Jak romantycznie. Co taki wpatrzony?